Alma jest zwinna, zrywna. Fur jest właśnie do takich wygłupów. Myślę, że ten rower bardziej się sprawdził u osób, które cenią fule. To są bardziej zabawki dla ludzi, którzy szukają. No cześć, chwila na rower. Jak kiedyś wspominałem, konieczny był zakup kolejnego roweru. I mam dzisiaj okazję dla Was porównać hardtaila i fula z tej samej stajni, ze stajni Orbea. Do porównania mam karbonowego hardtaila Orbea Alma M51 na sremie oraz dobrze już Wam znanego czarnego fula Orbea Ois H20. Zapraszam na film. No to spójrzmy na hardtaila. Lekki, zwinny hardtail, gotowy na każde wyzwanie. Złoty, a skromny. Zbudowany na kształtach, które są możliwe dzięki temu, że jest on zbudowany z karbonu. Takich kształtów nie uzyska się w aluminium. Amortyzacja to RockShox Judy ze schokiem 100 mm i blokadą z kierownicy. W tym rowerze napęd 1 na to SREM z przerzutką NX. I co ostatnio coraz częściej się zdarza w hardtailach, dropper. A drugi rowerek to oczywiście Orbea Ois H20, którą już pewnie znacie z mojego kanału. Full suspension obiecuje komfort i płynność w najtrudniejszych trasach. A sposób wygładzenia spoin w aluminiowym rowerze też udowadnia, że rower aluminiowy też może być ładny. Do wyglądu Ozi jestem już przyzwyczajony, ale pamiętam, że robiła na mnie równie dobre wrażenie, kiedy jeszcze była czysta, ale teraz też dobrze się prezentuje. Zawieszenie w Ozi to Foxy, 120 mm skoku z przodu, 120 mm skoku z tyłu i napęd to Shimano z przerzutką Deore XT 1x12. I tak samo jak w Almie, Ozia ma dropper z nieco większym skokiem oraz blokadę zawieszenia. Oczywiście z różnic w specyfikacji niewiele się dowiemy, natomiast należy zrobić jakieś testy w terenie i tam sobie porównać te rowery. Nie jestem ekspertem od technikaliów, dlatego bardziej skupię się na wrażeniach. Oczywiście Ozia już jest oklejona, to jest mój oficjalnie rower, natomiast Orbea Alma jest rowerem syna, też oficjalnie. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Tutaj jadąc na hardtailu, staram się jednak wybierać trasę nie po kamulcach, ostrożnie, tak żeby nogi wytrzymały, żeby dało się balansować ciałem. Wszystkie wertepy oczywiście są bardziej odczuwalne na hardtailu niż na fullu. Ale dzięki temu, że jest tutaj RockShox Judy, ta jazda jest bardzo przyjemna. Muszę wprawdzie balansować ciałem, podnieść tyłek z siodełka, jeżeli jest jakiś korzeń, jakiś kamień, ale moje ręce nie cierpią. Jeżeli miałbym przekazać komuś szczerą radę podczas kupowania hardtaila, wykosztujcie się, odłóżcie trochę więcej kasy, tak żeby w tym hardtailu był RockShox albo Fox. Może zbyt mało rowerów testowałem, ale zauważam, że dopiero jak siądziecie na amortyzator RockShox albo Fox, wiecie, co to jest prawdziwa amortyzacja.
spróbujcie, przekonacie się. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Alma jest zwinna, zrywna. Chce jej się do przodu, wyrywa się. Prędkość to jej drugie imię. Co lubi też czasem podskoczyć. Przyznam, że po zakupie tego roweru był on trochę niewygodny. To znaczy kierownica była tak zamontowana, że należało mieć taką agresywną pozycję jakby podczas wyścigu, żeby on był wygodny. A to skutkowało tym, że ta część chwytu bardzo mocno wbijała się w dłoń i po prostu dłoń bolała po 10-15 kilometrach. Okazało się, że bardzo pomogło przekręcenie kierownicy w tą stronę o jakieś 5 stopni. To wystarczyło. Oczywiście klamki trzeba było sobie wtedy obniżyć, ale już ta krzywizna kierownicy jest inna i przy bardziej zrelaksowanej jeździe kierownica stała się wygodniejsza. Jeżeli macie problem z bolącymi rękami, nadgarstkami na rowerach, spróbujcie właśnie delikatnie przestawić sobie kierownicę, żeby dłoń naciskała na nią pod nieco innym kątem. Może się poprawi. Na podjazdach muszę przyznać, że OIS jest o 2 kg ponad cięższy i troszkę więcej wymaga wysiłku, wtoczenie się na jakiś stromy podjazd. Z drugiej jednak strony muszę zauważyć, że zawieszenie pozwala lepiej utrzymać trakcję i te dłuższe podjazdy, mniej może strome, ale długie, mozolne, czyni bardziej przyjemnym, bardziej komfortowym. Podczas podjazdów muszę też przyznać, że blokada zawieszenia w OZI, w fullu, jest jakby mniej skuteczna. Tutaj i widelec ma jakiś swój luz, i damper. Więc odnosisz wrażenie, że rower jest bardziej miękki, bardziej pompuje. A porównując, jak zjeżdżają to rowery, to na fullu się płynie, na Arnie bardzo fajnie się zjeżdża. Natomiast na goście z amortyzatorem Santur jedzie się jak na desce do prasowania. W porównaniu z tymi dwoma. Po szybkiej zmianie rowerów, tak, jeden po drugim, mogę powiedzieć, że tutaj na amortyzatorach Foxa, na OZI niektóre korzenie zauważam tylko po słuchu. To znaczy, to zawieszenie tak ładnie, tak mięciutko wybiera te wszystkie korzonki, że trudno uwierzyć. Czyli jeżeli miałbym zrobić ranking amortyzatorów, pierwsze miejsce Fox, drugie miejsce Rockshox, potem długo nic i poza podium dopiero Santur. Fur jest właśnie do takich wygłupów, żeby korzystać z każdej okazji i trochę się wybić, wyszaleć, wyskakać. Myślę, że ten rower bardziej się sprawdził u osób, które cenią kondycyjny, wytrzymałościowy wysiłek. Lubią prędkość, lubią mieć zwinny, szybki rower, chętny do podjeżdżania. Fule to są bardziej zabawki dla ludzi, którzy szukają bardziej ekstremalnych doznań, chcą zaliczyć trudne, techniczne szlaki. Oczywiście granica zastosowania tych rowerów jest bardzo płynna i w dużej mierze zależy od umiejętności jeźdźca na takim rumaku. No i jeszcze koszty. Ten karbonowy hardtail
we wrześniu 2024 kosztuje jakieś 6000 zł, 500 tą, 500 tamtą. Za aluminiowego fulla Orbei trzeba dać około 10 tysięcy złotych. A oprócz tego trzeba pamiętać, że full będzie kosztował w serwisie. Oczywiście oprócz przeglądu widelca, w fullu należy jeszcze doliczyć kilkaset złotych rocznie na serwis łożysk, zawieszenia i dampera. A który wybrać? No już nie podpowiem, to już zależy od waszych preferencji, waszych umiejętności, okolicy, w której mieszkacie i zasobności portfela. Ciekawy jestem, jakie jest wasze zdanie. Jeżeli pieniądze nie byłyby problemem, co byście wybrali? Wolelibyście hardtaila i nie zastanawiać się nad serwisem, po prostu bierzecie rower i jeździcie, czy raczej fulla? Dużo mocniejszych wrażeń, dużo więcej wybaczy na trudnych trasach, ale za to bardziej trzeba o niego dbać i serwisować. Mam nadzieję, że ten filmik pozwoli wam skonfrontować swoje argumenty z moim podejściem i wtedy podjąć decyzję. No to chyba tyle na dzisiaj. Jeżeli podobał wam się materiał, lajkujcie, jeżeli nie, dislajkujcie. Ważne, żeby była jakaś reakcja, komentujcie. To pomaga kanałowi, a mi daje dużo radochy. Trzymajcie się, jeździcie na rowerach. Cześć!